Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy na serwerze 40 polskim i nareszcie tutaj dopchniemy sobie lochy. Już od 3 tygodni zbierałem się, żeby nagrać ten odcinek, ale tak naprawdę nigdzie nam się nie śpieszyło. Jesteśmy na takim etapie, gdzie te lochy to już jest tak naprawdę rzadkość, rzadko kiedy tutaj będziemy coś robić. No ale właśnie, od stopowania lochów, od końca tego stopowania nic tutaj nie klikałem. No i myślę, że dzisiaj zrobimy naprawdę fajny progresik na tym zabójcy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać, co tam u was, jak tam na waszych postaciach. Zaraz oczywiście dam wam znać, co tutaj się pozmieniało. No bo już dłuższy czas nic tutaj nie nagrywałem, nic wam nie pokazywałem. A oczywiście zabójca cały czas pnie się do przodu. Teraz głównie skupiamy się na statystykach, te podstawy nam rosną. Więc zaraz oczywiście powiem wam, jak to tutaj wszystko wygląda. Jeżeli chodzi o wasze postacie, to napiszcie, co tam u was, jak tam, jakie macie poziomy. No i my możemy zaczynać. Oczywiście napiszcie w komentarzach, chętnie sobie poczytam. Dobra, jeżeli chodzi o tego zabójcę, to tak naprawdę mówię, głównie tutaj oczywiście wiadomo, skończyliśmy stopowanie lochów. Wtedy wbiliśmy chyba 506 level albo 507, coś takiego. No i od tamtej pory oczywiście gram na golda. Tutaj się głównie fokusuję na statystykach i zaraz wam przejdę do tego, jak to wszystko po kolei wygląda. Jeżeli chodzi o naszą aurę, no to mamy 50, równą 50, więc jeszcze tak naprawdę 16 poziomów tej aury. No i będziemy mieli maksimum. Co do tutaj jakichś innych rzeczy, no to jeżeli chodzi o kryształ, to mamy 2 miliony prawie. Tutaj itemki poulepszane razy 18. Już może mógłbym nawet razy 19 to wszystko poulepszać, nie jestem pewien szczerze mówiąc, ale razy 18 jak na ten moment jest ok, więc nie ma co tutaj się za bardzo rozwodzić. Czy w ogóle dzisiaj chce coś wiedźma od nas? Z tego co widzę, to chyba nie. Chce czapki, ale tutaj jeżeli chodzi o te czapki, to ja chyba nic nie mam. Ewentualnie coś mi tutaj umknęło. Nie, nie mam żadnej zwykłej czapki do oddania, więc ok, niech tak będzie. No ogólnie tak, jeżeli w ogóle chodzi o naszą postać, bo to was pewnie najbardziej ciekawi, no to tutaj gemiki, przede wszystkim gemiki już mogę mieć po 1700, w sumie z tego co widzę, to już dużo tych gemów powymieniałem, tak naprawdę prawie wszystkie, no ale właśnie, już mi tutaj powoli zaczęły lecieć 1700 plus, 1705, 1713, więc mogę już powoli o kolejną stówkę, że tak powiem, te gemy podmieniać, no ale to wszystko w swoim czasie. W tym momencie kopalnia jest na poziomie 71, buduje nam się 72, więc no tak naprawdę te poziomy kopalni nie dają tak wiele, głównie tutaj potrzebujemy poziomów, żeby właśnie te gemiki nam mocniejsze leciały. Wiadomo jak to wygląda, jakoś od poziomu 50, 60 tej kopalni klejnotów, no to kolejne poziomy już za wiele nie dają. Głównie tutaj liczy się level, który no wiadomo, grając pod golda w tym momencie nie idzie wcale tak szybko, ale gemy są oczywiście bardzo mocne, itemki ulepszone razy 18, itemki w miarę świeże. No i jeżeli chodzi o statystyki, to mamy tutaj no boczki po 1500, szczęście tak samo, tego nie ruszam, natomiast właśnie głównie tu się skupiamy teraz na HP. HP teraz jest najważniejsze i tak naprawdę tak jak wam mówiłem, na początku się fokusowałem na tej zręczności przed końcem stopowania lochów, że tak powiem. No i tą zręczność dobiliśmy do 30 tysięcy. No i teraz lecę HP do jakichś 25 tysięcy. No i będę chciał właśnie taki odstęp zachować. Około 5 tysięcy podstaw między zręcznością a HP na tym zabójcy. Więc no jak sami widzicie, jeszcze 10 tysięcy HP potrzebuję, żeby właśnie w miarę się to wyrównało i żeby znowu tą zręczność ładować. No i to HP nam się przyda. Już mamy w tym momencie 341 milionów. I teraz całego golda, jakiego zarobię, właśnie wrzucam w to HP. Bo HP było za zaniedbane, nie bez powodu. Jak stopujemy lochy, to nam się bardziej przydaje główna statystyka na każdej klasie postaci tak naprawdę, żeby więcej tych lochów po stopowaniu zrobić. Dobrze, tak to tutaj wygląda. Tu możemy sobie nieśmiertelkę przy okazji kupić. No i dobra, lecimy dalej. Pupilki. Pupilki w tym momencie wyglądają w taki sposób. Bardzo dużo jedzonek ogólnie na Hellevatorze zdobyłem, dlatego że ja na tym serwerze codziennie praktycznie robiłem ten Hellevator. Właśnie no po prostu wiadomo, z ciasteczkami, tak? Z tymi jedzonkami, które tam boostują nagrody. No i tych jedzonek zarobiłem naprawdę mnóstwo, naprawdę bardzo dużo. W sensie zarobiłem, zdobyłem po prostu. No i tak wyglądają moje pupilki. Mrok wygląda tak, światło wygląda tak. To wam na szybko przelecę, możecie sobie zatrzymać. Tutaj tak samo ziemia w ten sposób wygląda. Ogień tak samo. No i woda w ten sposób. Mamy tutaj po około 2700 karmień. No i światło, czyli tak naprawdę nasz główny żywioł, najmocniejszy, najbardziej ważny, prawie 3000 karmień. Więc to światło akurat na tej postaci strasznie fajnie nam wyszło. Lożków nie klikałem od ostatniej pory. Dzisiaj, w sensie od ostatniego odcinka. Dzisiaj myślę, że tych lochów naprawdę
naprawdę zrobimy sporo. Sprawdziłem sobie tutaj procenty przed odcinkiem. Może już nawet nam się uda karuzelę z idolami zamknąć, więc zobaczymy. No i właśnie, twierdza skarbiec maksymalny, to już chyba było ostatnio. Kopalnia teraz 72, no i głównie na tej kopalni się fokusujemy. Natomiast podziemie oczywiście wszystko maksymalne. No i kopalnia złota 58, buduje nam się 59. No i teraz głównie się fokusuje właśnie na tej kopalni złota z tego powodu, żeby tutaj zarabiać jak najwięcej golda. Już na tym etapie jest to bardzo istotne, więc sami rozumiecie, jak to wygląda. Czy mi się tutaj nagrywa dźwięk? Tak, nagrywa się, wszystko jest git. Gildyjka top 1 już od bardzo dawna, tak naprawdę, no w tym momencie patrząc na ranking tutaj, no to mamy dość dużą przewagę czci. No i ta gildia już jest top 1 od dłuższego czasu, tak jak wam wspomniałem. Tu jeżeli chodzi o hydrę, to mamy 10-głową hydrę. No i tyle, jeszcze wam mogę na szybko ranking pokazać. Jesteśmy top 1, jak widzicie ponad 2000 czci sobie zrobiłem tutaj przewagi. Jeszcze dzisiaj nie robię mawki, no grając na golda sporo tej czci codziennie leci. No i jednak wiadomo, po kliknięciu tych lochów, po jakby ulepszeniu tych itemków razy 18, bo wcześniej miałem razy 10, po tym jak te statystyki mi w tym momencie rosną, no to już tutaj dość mocna ta postać się robi, dlatego jesteśmy top 1 i rzadko kiedy przegrywamy, chociaż oczywiście się zdarza, no ale nie jakoś często. Gildyjki tak wyglądają, tu w ogóle ten ranking S40, no to można sobie zatrzymać, przeanalizować, no ale w tym momencie mamy w dalszym ciągu najwyższy level, top 2 level to jest chyba doczek, jak się nie mylę, 511, tutaj mamy jakiś 508, to jest hen. No tak to po prostu w skrócie wygląda. Tutaj jeszcze Przex ma w ogóle 508 z tego co widzę, więc no tyle, nie? Generalnie tyle, póki co ciągle najwyższy level na serwerze. Nie wiem jak to wygląda ze statystykami, ale podejrzewam, że też mamy dość wysokie. No i z czasem będą one coraz bardziej rosły, no bo ten level mamy najwyższy i może będziemy mieć top 1. O ile jeszcze nie mamy, a chyba nie mamy, chyba Marcin Uwu ma tutaj lepsze od nas. 31 tysięcy plus 15 to nam daje łącznie 46 tysięcy, gdzie mamy, my mamy 45 tysięcy, dokładnie. Marcin ma w tym momencie 1000 podstaw więcej, no ale my tak naprawdę na tego golda nie przeszliśmy jakoś dawno temu. Dobra, jeżeli chodzi o gildyjki, no to tak to wygląda, tutaj tak naprawdę tylko dwie się w miarę liczą o jakąś tam topkę, jak widzimy pomiędzy top 2 a top 3 jest ogromna przepaść w samej czci. Jeżeli chodzi o twierdzę, no to nic ważnego, pupilki w sumie też nic ważnego, to jest RNG, no i podziemia raczej też nic ważnego. No i tyle, tak wygląda ten zwiadowca, w sensie ten zwiadowca, ten zabójca. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, fajnie mi się nim gra, fajnie on tutaj się rozwija, fajnie wyszło to stopowanie lochów, fajnie teraz statystyki farmimy, wszystko jest generalnie fajne i bardzo przyjemnie mi się tą klasą postaci gra. Dobrze, tak na szybko, jeżeli macie jakieś pytania co do tej postaci, to pytajcie w komentarzu, ja chętnie dopowiem. No a my teraz lecimy w lochy. No i przede wszystkim mamy tutaj Cerbera, na którego mamy 12%. Tak jak mówię, no już naprawdę długo nie klikałem tych lochów. Aha, jeszcze jedna ważna sprawa. My tutaj pierwszym lepszym lochem wbijemy level, więc sobie oczywiście zrobimy arenkę za expa. No i właśnie, to jest to co wam mówię, czasem się przegra. Ja też co prawda nie sprawdzam kogo biję, tylko po prostu biję, żeby bić. Z tym Marcinem, kurde, często przegrywamy, to też jest w sumie ciekawe. Ja tutaj biję, żeby bić, po prostu tak o, na pałę, że tak powiem, żeby te 10 walk za PD sobie zrobić. No i dzięki temu dostaliśmy więcej expa niż byśmy dostali na 517 levelu, wiadomo jak to wygląda. Dobra, jeszcze tutaj się odświeżę w razie czego, no i lecimy do tego Cerbera, klikamy go. Tak jak mówię, od stopowania lochów grałem na golda, expa zdobywałem tylko z jakiejś awki, tylko z jakiegoś kalendarza i tak dalej, tak samo levele, więc tutaj lochów w ogóle nie ruszałem. Lochy to jest content ekskluzywny, że tak powiem, tylko na odcinki, no a nie mogłem się zebrać, już mówię, od 2 albo 3 tygodni myślałem, żeby nagrać w końcu z tego zabójcy, no i nam się nie udawało, a teraz w końcu to robimy. Dobra, teraz tak, to mamy, to w sumie możemy zmienić wygląd i od razu rozmontować, mam tutaj jeszcze dzisiaj 5 rozmontowań, no i okej, Cerber nam padł, na niego mieliśmy, tak jak mówię, prawie 13%, więc nie było z tym problemu. Możemy sobie obejrzeć, Barbar tu nie zabrał za dużo, Maguś też nie, Kunegunda sporo, 2,3 miliarda HP, więc naprawdę sporo. No i teraz możemy obejrzeć, jak my sobie radziliśmy z tym Cerberem. Zawsze to było takie dziwne, w sensie takim, że no tam niby SF Tools pokazywał dużo procent, tak samo było na Magusiu, no on nam nie chciał padać, no ale jak już te 13% było prawie, no to już nie ulegało wątpliwości, że on nam padnie. Będę jeszcze tutaj musiał się pobawić runkami przede wszystkim, dlatego że mamy tam jakieś lochy, które mają właśnie odporności, ale to zaraz. Na początku sobie przeklikamy to, co przeklikać możemy, bo na tym się chcę najbardziej skupić. A drugi w kolejności jest Soze, to jest
jest karuzela z idolami, na niego mamy 0,90. I tak jak mówię, nie wiem, czy tej karuzeli dzisiaj już nie zamknę i tym samym nie wbiję 100% klasera. Bardzo chciałbym to zrobić. Tutaj akurat karuzela z idolami nie ma żadnych odporności, nie ma nic takiego, więc zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Soze to jest maguś, więc to był oczywiście blok. Na nim się zatrzymaliśmy po ostatnim stopowaniu lochów, no ale jednak no myślę, że już dzisiaj go na spokojnie zrobimy. Mamy prawie 1%. Dawajcie znać, co tam u Was. Generalnie wakacje się kończą. Dopiero to do mnie dotarło tak naprawdę ostatnio, że już końcóweczka wakacji, tak naprawdę ostatni tydzień się zaczyna. Wy do szkoły idziecie, w sensie nie wszyscy oczywiście, ale większość z Was pewnie idzie do szkoły od 4 września. Więc dawajcie znać, jak tam Wam ogólnie te wakacje zleciały. Czy gdzieś byliście na jakimś wyjeździe? Zobaczcie w ogóle, jak ten Soze nam szybko padł. Czy byliście na jakimś wyjeździe? Co robiliście w te wakacje? Czy Wam fajnie zleciały, czy Wam nie fajnie zleciały? Chętnie sobie poczytam, jak to u Was wyglądało. Jeżeli chodzi o moje, to w sumie nie byłem na jako takich wakacjach, powiedzmy, ale generalnie zleciały mi bardzo przyjemnie, więc też nie mogę narzekać. Dobrze, jeżeli chodzi tutaj o itemki, to zobaczcie, bardzo fajna rózga, plus 77, fajny rozrzucik. Zamienimy sobie oczywiście runkę, tutaj zrobimy odzysk klejnotu, no i ulepszymy to razy dwa. Od razu musimy zaczarować i przy okazji ja muszę zerknąć. Kurde, no właśnie, i on tutaj nie ma rękawic zaczarowanych, zobaczcie, i to jest to, dlaczego ja tego nie zrobiłem przed jakby odcinkiem. Tu już widzę, że wszyscy mają zaczarowane, no i teraz na szybko sobie przelecimy, czy wszyscy mają razy dwa i generalnie runki dobre i tak dalej. O, tutaj nie mamy razy dwa ulepszonego, to jest to, co wam mówiłem. No to są oczywiście takie pierdółki, które raczej w takich walkach nie mają zbyt dużego znaczenia, no ale jednak mimo wszystko dobrze jest to mieć zrobione. Tu mamy wszystko ok, no i tutaj sprawdzamy, czy wszystko jest razy dwa. Brońka nie jest razy dwa, zobaczcie, brońkę możemy razy dwa, no i cała reszta jest git. Ok, lecimy do tego Soze, no i zobaczmy, jak nam tutaj wyszło. O, on tutaj wszystkich one shotuje z tego, co widzę. Ok, no to nie była jakaś długa walka, fajnie, że to padło, lecimy dalej. Teraz mamy Zebo, Zebo to jest wojownik, no i tego Zebo raczej powinniśmy porobić. Jesteśmy klasą z unikami, mamy Kunegundę, którą boostujemy i dokładnie tak jak wam powiedziałem, bez większych problemów. Tutaj znowu mamy niestety na wszystkie staty, więc okej, to możemy rozmontować, no i oglądamy sobie za koleją, jak ten Zebo tutaj nam wygląda. Tu w ogóle tak, no to... A, no właśnie, zobaczcie, pachołki prawie nic nie zrobiły z tego, co widzę. Pachołki totalna, totalna tutaj porażka, jeżeli można tak powiedzieć. No ale my bardzo dużo uników, bardzo go tu mocno dziabiemy krytami. No fajny jest ten zabójca, kurczę, fajnie mi się nim gra. Bardzo mi się podobają, w ogóle grzmi u mnie, nie wiem, czy to słychać. Bardzo mi się podobają jego itemki, zobaczcie, jak ładnie ten secik wygląda. Coś pięknego, bardzo mi się fajnie tą klasą postaci gra. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś tam moje osiągnięcia, no to nie mamy oczywiście tego, żeby w twierdzy to wszystko poulepszać. To są takie late game'owe. Jak to zrobimy, no to wtedy sobie zdobędziemy te 49 poprzednich. No i tu głównie lochy, tutaj dokładnie Góra Popiołów w strefie mroku, Szkoła Magii w strefie mroku, tutaj mamy też loch, tutaj mamy loch, tu mamy loch, no i tyle. I tutaj tak samo loch, w ogóle ta Grota Potworów to jest jeszcze bardzo daleko idące, powiedzmy, osiągnięcie, którego tak szybko nie zdobędziemy. No ale to, co wam mówię, raczej takie osiągnięcia, jakie powinniśmy mieć w tym momencie, już mamy. No i nam zostają tylko właśnie te dotyczące lochów, ewentualnie tej twierdzy. No ale my chcemy w twierdzy się teraz skupić na kopalni na poziomie setnym, no i potem ewentualnie dalej sobie coś tam próbować ubijać, że tak powiem. Dobra, dawaj, dawaj, tego Dalukarda jeszcze chyba machniemy, to jest w ogóle maguś. Ale tutaj co chwilę mu zostaje mało HP. Podejrzewam, że jakieś mocniejsze kryty i on nam na spokojnie padnie. 175 milionów, 100 milionów, no co chwilę 43 miliony, co chwilę taka, można powiedzieć, takie bliskie próby, no ale to jest mag, więc nie ma co się dziwić w ogóle, że tu mu zostają co chwilę takie bliskie. No ale myślę, że w końcu on siądzie, myślę, że uda nam się to zrobić. No tak jak patrzyłem na procenty ogólnie całej karuzeli z idolami, w sumie to możemy jeszcze zerknąć, chociaż nie, zrobimy może jeszcze raz tego skana tak na szybko, bo ja tutaj zaczarowałem itemki u maga i tak dalej, więc ulepszyłem te itemki, więc to będzie takie najbardziej obrazowe. Dokładnie, na Dalukarda mamy 1,5%. Kolejnymi naszymi procentami, że tak powiem, to jest paszcza Taurona w Górze Popiołów, na nią mamy 0,57 i na węża Midgardu mamy 0,53 i tyle, i tak naprawdę tyle, więc no nie ma tutaj jakichś ogromnych procentów. Na Wredną Wiedźmę mamy not possible, na Sami Wiecie Koło mamy not possible, no i na tą Meduzę, która jest po Cerberze, również mamy not possible. To jest trzech magów, nie ma co się dziwić, no bo jednak mówię, zabójca na magach stoi, zwłaszcza na takich late game'owych. No i tutaj długo, długo nam jeszcze zejdzie, żeby w ogóle tego
tych magów ruszyć, no i coś, żeby tutaj dalej poszło, ale okej, na razie się skupiamy na tej karuzeli z idolami, to jest najważniejsze, to są naklejki do klasera, dzięki temu będziemy mieć 100% klasera, jak nam to padnie, więc na tym się musimy najbardziej sfokusować i to musimy pokonać. Potem mamy łowcę demonów, który raczej padnie, Skate to jest chyba wojownik albo berserk, nie pamiętam, to też nam raczej padnie, no i ostatni, 21, czyli Dorzer, to jest właśnie ponownie maguś. I jak to w ogóle wygląda z procentami, czekajcie, bo ja tutaj mam taką opcję, w sensie wszyscy mamy, żeby tą karuzelę z idolami sobie sprawdzić dokładnie, cyk, pozostałe i zobaczmy, jak te procenty się prezentują. Okej, okay, o kurczę, to ciekawe. Na tego kolejnego łowcę demonów mamy 0,33 zaledwie, więc to nie jest tak dużo. Potem Skate to jest berserk, na niego mamy 2,60, więc on padnie nam szybko. No i na Dorzera mamy 0,56, więc na Dorzera maga mamy więcej aniżeli na łowcę demonów. To jest w ogóle taka ciekawostka. Nie wiem, z czego to wynika, no wiadomo, łowca demonów się może odrodzić i tak dalej. No ale w sumie ciekawe, że na tego Early Boya mamy tak mało. No ale na wszystko mamy te procenty takie w miarę sensowne, nie? Więc jakby tutaj przy odrobinie szczęścia nam się udało, to moglibyśmy ich kliknąć, chociaż no Dalukarda na 1,5% tyle czasu nie możemy ubić, nie zwiastuje to zbyt dobrze, ale Dalukard, tak jak mówię, to jest maguś, więc dokładnie, prędzej czy później nam padnie. Kolejne buciki, znowu na wszystkie staty rozmontowanko, zobaczmy sobie, jak ta walka przebiegała, bo w sumie jestem ciekaw. Okej, okay, Boże, jak brzmi, to pewnie wchodzi na mikrofon, ale trudno. No tu w sumie wiadomo, on wszystkich one-shotuje, my musimy go zabić, zanim on nas zabije. No i teraz lecimy na tego Early Boya. Na niego mamy zaledwie 0,33%, więc mówię, bardzo malutko. No ale kurczę, jakby on się nie odrodził, jakieś uniki z naszej strony, to nie powinno w teorii być takie trudne, chociaż my go tutaj za mocno nie bijemy, ani my, ani Kunegunda, z racji tego, że właśnie on jest na zręczność, więc on dość mocno niweluje te nasze obrażenia, no ale co chwilę mu to zostaje po 100 milionów, 150, więc może i by się udało tego Early Boya w miarę szybko ubić. Liczę na to, chociaż wiecie co, teraz może, jak my jesteśmy w takiej sytuacji, mamy węża Midgardu, ten wąż Midgardu to jest, bo to są błyskawice i teraz tak, tu mamy zimno i błyskawice, dokładnie, więc jak ja bym sobie zamienił runki, poczekajcie, co my tu mamy w ekwipunku, plus 15%, ogień, zimno, ogień, ok, czyli jedną runkę byśmy musieli zamienić, tylko że my tu wszystko mamy po 59%, zobaczcie, nie mamy żadnej drugiej 60-tki. Kto by zrobił temu wężowi najmniej? Wydaje mi się, że Barbar, chociaż nie wiem w sumie. Nie wiem, czy Barbar, no na pewno nie jest zwiadowca, na pewno nie Kunegunda. Powiedzmy, że Barbaro, chociaż Barbar, no w sumie tak, bo wąż Midgardu to jest zwiadowca, więc możemy zamienić to w ten sposób, żebyśmy my nie mieli błyskawic, on ma tutaj błyskawice, tu jest zimno i tu jest ogień. No szkoda, że nie mam jakiejś runki zapasowej na wymianę, ale trudno, to jest zwiadowca, więc raczej Barbar mu za dużo nie zrobi. Także okej, okay, teraz sobie spróbujemy właśnie tego węża Midgardu pokonać. My na pewno zrobimy więcej aniżeli taki Barbar, więc nam się ta runka inna przyda. On, tak jak mówię, ma odporność na błyskawice, więc dobrze jest to zmienić. Dobrze jest to po prostu zamienić, żeby to wyglądało tak jak w tym momencie. Próbujemy, próbujemy. Już nawet bez tej zamiany mieliśmy 0,60. Nie jest to tak mało. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. 517 level i pół. Może dobijemy jakiś 518 przy odrobinie szczęścia. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No chcę trochę tych leveli wbić. Wiadomo, tutaj każdy kolejny level to jest więcej golda z awki, to jest szybsze tam generowanie golda w kopalni złota, no a na tym nam najbardziej zależy, na tym nam zależy strasznie mocno, no bo jednak wiadomo, no teraz te statystyki to jest nasz priorytet. Podoba mi się ten zabójca, bo dużo osób też mnie pyta, co ja sądzę o zabójcy, jak to wygląda i tak dalej, więc... Więc co mogę wam powiedzieć? Podoba mi się on po prostu, fajnie mi się nim gra i na pewno będę grał tutaj bardzo, bardzo długo. No i tyle, nie? I generalnie tyle, wiadomo jak to jest. Tylko fajnie, jakby nam jeszcze lożki szybciej padały, ale w sumie te pierwsze nam padły bardzo szybko, Cerber, pierwsze karuzele z idolami, więc musimy się też troszkę pomęczyć, nie? Musimy też troszkę tutaj poklikać, żeby faktycznie jeszcze chociaż ten jeden level wbić. Dajmy na to, że... Poczekajcie, bo w ogóle jak to tutaj wygląda? Wąż Midgardu to jest... to są nordyccy bogowie, więc sobie zobaczymy zaraz. Nordyccy bogowie, pozostałe. No i teraz tak, wąż Midgardu. Okej, okay, na Fenrira mamy 0,80, więc jeszcze Fenrira byśmy pokonali po tym wężu. No i potem na ostatniego, 10 Surtra mamy 0,04, więc to już nam raczej nie padnie. No i kolejny nasz przeciwnik, którego możemy ubić, to jest Góra Popiołów. To jest Paszcza Taurona, no i zobaczmy, poczekajcie. Góra Popiołów to jest to, pozostałe. Paszcza Taurona, no i Necromancer 0,06. Dobra, czyli ubijamy węża Midgardu, po wężu ubijamy tego Berserka, czyli tego kolejnego i na razie tyle na dzisiejszym odcinku.
odcinku to będą dwa lochy, czyli 600 milionów expa. W górze popiołów ubijemy tylko jednego, więc to będzie 900 milionów expa. No i potem jeszcze trzech w karuzeli z idolami. To będzie łącznie 1,8 miliarda milionów expa. Jakoś tak to powinno wyjść, jeżeli oczywiście uda nam się wszystko dzisiaj ubić, to co planujemy ubić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na tego berserka kolejnego również możemy tam pozamieniać runki. On ma chyba odporność na ogień, jak dobrze pamiętam, więc zobaczymy. W ogóle ktoś mi ostatnio napisał w komentarzu, że w ogóle nie mrugam, czy coś takiego. Nie wiem, powiem wam, na przykład dzisiaj mam taką energię, w sensie jakoś tak wstałem rano i tak strasznie, mimo że jest gorąco, mimo że jest jakoś duszno w ogóle przez tą burzę, która się zbliża dopiero, ale mam taką dzisiaj energię, że mogę gadać i gadać, w ogóle nie jestem zmęczony ani nic takiego, więc może przez to nawet nie potrzebuję mrugać, ale wydaje mi się, że mrugam. Śmieszył mnie ten komentarz, to stwierdziłem, że powiem, dlatego że nie zwracam na to uwagi po prostu. No zresztą ludzie nie zwracają uwagi, czy mrugają, czy nie, tylko to się dzieje z automatu, ale śmiesznie, śmiesznie. Dobra, i padło nam to. Aha, i on też ma błyskawice, czyli my mamy dobry setup pod niego. Teraz tak, Mariuszek, tu mamy plus 43, więc to jest sporo, tylko musimy runki zamienić plus 43, dobrze mówię? Tak, dokładnie, plus 43, musimy runkę zamienić, musimy odzyskać klejnot, zrobimy sobie pyk razy 2, no i dobra, wszystko jest ok. Zobaczmy, jak z tym wężem Midgardu nam tutaj poszło. Jeżeli chodzi o Barbara, no to nie zrobił za wiele, Maguś w sumie też... O kurde, co tu się wydarzyło? Czekajcie. Ten nie zrobił za wiele, ten na hita padł. Kunegunda też nie zrobiła za wiele. Okej, czyli my tak naprawdę sami, nasz zabójca solo niemalże, ubił całego węża Midgardu i chyba nawet nie stracił HP, jeżeli dobrze widzę. W sensie, zaraz zobaczymy, bo to się mogło zbugować wizualnie. Ale wydaje mi się, że jak on by nas machnął, to może na hita, ewentualnie na dwa by nas ubił. Jezu, no piękne są te lochy na tym zabójcy, nie? O wiele przyjemniejsze są lochy na zabójcy. Zobaczcie, on nas nawet nie drasnął. Full HP na węża Midgardu, nawet no nic nam nie zrobił. Piękna sprawa. W ogóle bez porównania z magiem, nie? Tak jak na magu się męczyliśmy z tymi lochami, było tam bardzo ciężko. Nie szło tego wszystkiego zrobić. Tak tutaj, jeżeli chodzi właśnie o tego zabójcę, to te lożki padają tak przyjemnie, aż miło. Dobra, teraz ten Fenrir, na którego, tak jak wam mówiłem, mamy 0,80%, więc on powinien w teorii jeszcze szybciej paść. No i potem lecimy do tej paszczy Taurona, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jeszcze trochę tych lochów nam zostało na tym koncie do zrobienia. W ogóle po tym Fenrirze, dokładnie, wbijemy kolejny level, już mamy 518. Jeszcze nam trochę tych lochów zostało do zrobienia na tym koncie, wbrew pozorom. Troszeczkę więcej, aniżeli na magu. No ale mimo wszystko, dobra, zobaczmy w ogóle, jak tutaj te walki, bo to powinno być dość szybkie. On ma 1,650 mld HP, więc bardzo dużo. Maguś w sumie mu z tego, co widzę, nic nie zrobił. Chyba Maguś w ogóle spadł na hita, ale już mi się nie chce powtarzać. No i teraz my i kolejna magia uników. Kolejna magia uników, no i ten Fenrir pada. Tak, o, dokładnie, i mamy 300 milionów expa zainkasowane. Lecimy dalej, teraz mamy tą paszczę Taurona. To jest wojownik 2,150 mld HP. Zobaczmy, jak nam to pójdzie. Bez porównania, tak jak wam wspomniałem, w sensie wiadomo, no klasy z unikami są bardzo dobre. O, no i właśnie to jest to, o czym mówiłem, 0,60%, Jezu, jak nam to ślicznie poszło, nie? W sensie z wężem się trochę męczyłem, ale jak już ten wąż padł, no to bardzo szybko, zobaczmy, Barbar za wiele nie zrobił, Maguś też nie, a no i Kunegunda ponownie też nie, znowu praktycznie cały loch robimy my solo. Po co są te pachołki, nie mam pojęcia, no ale grunt, że my jesteśmy tacy mocni, że nam tak to fajnie pada. Dobrze, więc jeżeli chodzi o strefę w mroku, to wszystko na ten moment. Jeszcze oczywiście zrobimy sobie skana, jak tą karuzelę mi się uda ubić. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o strefę mroku, to wszystko. Takich procentów poniżej 0,10 nie będę klikał, bo mija się to z celem. Teraz lecimy do Early Boya, no i teraz spróbujemy sobie właśnie zamknąć tą karuzelę z idolami. Kończąc wątek, który próbuję już skończyć trzeci raz, jeżeli chodzi właśnie o... tego zabójcę, bez porównania z magiem. Klasy w ogóle na uniki, czyli jakiś zwiadowca, zabójca, biorąc pod uwagę, że boostują Kunegundę, która zazwyczaj w tych lochach robi bardzo dużo dzięki swoim unikom. No akurat na tym odcinku tego nie widać. Na tym odcinku ta Kunegunda niemalże nic nie zrobiła chyba, jak dobrze pamiętam. Ale tak czy inaczej, jeżeli właśnie chodzi o takie generalnie klasy pod zręczność jeszcze z unikami, no to idzie to bardzo przyjemnie, nawet w takich late game'owych lochach, gdzie na magu, no pamiętamy, jak się na przykład ze śmiesznym Boruciakiem tyle czasu męczyłem, nie mogliśmy go ubić. Tam chyba ze 3 odcinki podejścia były do tego Boruciaka, żeby go w końcu ubić, ale się nie udawało. O, no i zobaczcie, 0,30%, nie? 0,33% dokładnie. No i siadło, plus 59, strasznie dużo pancerza tracimy, ale chyba nas to bardzo nie interesuje. Fajnego to nam daje boosta. Wymienimy sobie, o, to możemy w ogóle do kibla wrzucić. No i w sumie wrzucę, bo czemu by nie? Nic tutaj nie stracimy. Też trochę tak szybko klikam, żeby nie zrobić nic głupiego, ale runki nam zostają. Ulepszamy sobie razy 2.
2. Jeszcze tutaj zerknę, czy mamy na pewno wszystko zaczarowane, czy nic nie oplułem. Dobra, lecimy i zobaczmy, jak z tym Early Boyem tutaj było. On raczej wszystkich będzie prawie one-shotował, więc obejrzymy sobie całą tą walkę. No i znowu Kunegunda nic nie zrobiła, nie? Znowu Kunegunda w ogóle... Nie wiem w ogóle, czemu takie małe procenty na niego były, bo tak naprawdę jak on się nie odrodzi, to powinien być dość prosty. No ale zobaczcie, jakie my małe hity w niego walimy, nie? To jest to, co wam powiedziałem. On ma bardzo dużo zręczności, bardzo mocno niweluje te nasze obrażenia, więc nie ma co się dziwić. Dobra, teraz mamy Skate'a, który jest berserkiem, na niego było około 2,5%, więc tego Skate'a chyba również nam się uda ubić, mam przynajmniej taką nadzieję, bez większych problemów. No i na koniec nam zostaje Dorzer, który jest magiem, 0,50, no i jego też chyba po prostu ubijemy, w sensie będziemy klikać, dopóki nie ubijemy, bo chcę tą karuzelę zamknąć, chcę ten progres zrobić fajny. Już biliśmy tak naprawdę... no jakoś półtorej levela około, jak się nie mylę, coś koło półtorej levela. No jak ubijemy tego, ubijemy Dorzera, to zbliżymy się do poziomu 519, więc kolejny, można powiedzieć, jakiś tam achievement. Maguś ma troszeczkę przewagę, dlatego że Maguś w tym momencie ma 7 leveli przewagi nad tym naszym zabójcą. W ogóle zabójca wyszedł na początku października, czyli Maguś w teorii ma 3 miesiące przewagi nad zabójcą. Oczywiście to widać w statystykach, widać to delikatnie w levelu, ale na Magu stopowanie lochów nie było zrobione idealnie, więc tam w sumie bardziej statystyki grają, aniżeli właśnie ten level. No bo tutaj na tym zabójcy ten level też jest bardzo mocno przyzwoity. To musiałbym porównać lochy, jakie mamy na magu, jakie mamy na zabójcy. No ale to może za chwilkę, może jak już skończymy tą karuzelę z idolami, bo chciałbym mieć to już po prostu z głowy. Dobra, no dawaj, no kurczę. O, dobra, już miałem zacząć narzekać, ale siadło, więc nie ma co. Mamy znowu coś na zręczność, zobaczmy. Minus 24, już nie mamy dzisiaj rozmontowania. Dobra, to możemy zrobić tak, że sprzedamy jakiś useless itemek. On nam daje trochę kryształu. O, tego możemy sprzedać i to sobie zrobimy w ten sposób, tak, niech będzie. Dobra, obejrzmy tą walkę, Skate to jest berek, więc może tutaj coś ciekawego się wydarzyło. Barbar nic nie zrobił, Maguś jeden hitek, no i tak naprawdę znowu my prawie całego musieliśmy go ubić. Zobaczcie, i znowu nas nie draśnie. Jezu, ile to jest uników, w ogóle jak ktoś ogląda do tej pory, to możecie policzyć, ile uników zrobiliśmy na takich ciężkich lochach, czyli na tym wężu Midgardu. Teraz nie było za dużo, ale w sumie na tym wężu głównie, no bo tam uników było naprawdę od groma. Tamten wąż nas nawet nie drasnął, więc uników było bardzo, ale to bardzo dużo. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy Dorzera, na niego było około 0,50%, więc zobaczmy, no on nam padnie na 100%, tylko pytanie, czy nam padnie za 100 grzybów, czy nam padnie za 1000 grzybów na przykład, nie? To jest tak naprawdę odwieczna niewiadoma przy takich procentach, bo 0,50 to już jest naprawdę sporo, to już jest naprawdę przyzwoity wynik, no ale ciężko tutaj oceniać, no skoro na Skate'a nam poszło tyle grzybów, ile poszło, dość sporo tak naprawdę, jak na to, że to było 2,5%, no a na takiego Early Boya, na którego mieliśmy 0,30, nam poszło tam nie wiem ile, no niedużo chyba, może z 50 albo coś koło tego, no to ciężko jest to porównywać, ciężko jest to ocenić. Zobaczymy, tak czy inaczej musimy tego Dorzera ubić, musimy mieć to już z głowy, bo chcę po prostu no mieć taką czystą kartę, chcę mieć te 100% klasera jako pierwszy na serwerze najprawdopodobniej i mieć no jakiś tam kolejny achievement, powiedzmy, odhaczony. Wbiliśmy na tym serwerze jako pierwsi 500 level, bo mówię, to stopowanie zostało zrobione bardzo fajnie, mamy te statystyki dość mocne, prawdopodobnie top 2 w tym momencie, no i cyk, i Dorzer nam pada. Dorzer nam padł bardzo szybko, bardzo sprawnie. Tu nam znowu jakieś kapcie poleciały, ale niezbyt sensowne, więc oplujemy je, zrobimy tak, będą na jutro do rozmontowania. No i zobaczmy sobie walkę z tym Dorzerem. Zobaczmy sobie, jak to tutaj wyglądało. Bez żadnych problemów te lochy, nie? Ogólnie wydałem 1000 grzybów około na cały ten odcinek, na wszystkie lochy, które udało nam się ubić, no i tak naprawdę, no jakieś tam wymiany itemków, wiadomo, odzyski klejnotów i tak dalej, no ale pięknie nam to poszło. Tutaj Dorzer oczywiście wszystkich one-shotuje, on tutaj dał kryta, tutaj Kunegunda też kryta, no i jeżeli od nas chodzi, dwa krytyki i to wystarczyło, minus 760 tysięcy HP zaledwie, ale wystarczyło, ubiliśmy go, no i tak jak wam powiedziałem, mamy prawie 519 level, pięknie nam to poszło. Robimy ostatniego skana, żeby zobaczyć, jakie mamy najwyższe procenty. Fajnie by było jeszcze ten level dobić, jeżeli ubilibyśmy jeszcze jeden loszek, to by nam się to udało, no ale raczej ciężko. Z racji tego, że dokładnie na Necromancera, którego mamy w Górze Popiołów, to jest ten, mamy zaledwie 0,07%, na Surtra mamy 0,01%, no i jeżeli chodzi o resztę lochów, no to mamy Not Possible, tutaj Not Possible, tutaj Not Possible, no i tutaj Not Possible, no nie ma co, no teraz musimy znowu farmić statystyki, znowu ulepszać tą postać, na legendarnym lochu się przebrać, no i wtedy może te procenty będą jakoś tam sensowniejsze, ale zrobiłem w sumie wszystko to, co chciałem, wszystkie procenty, które miałem wyższe, ubiliśmy, więc to jest jak najbardziej plus. I teraz jeżeli chodzi o
lochy możemy porównać. Mamy tak, 6, 10, 10, 10, 4. Dobra, jak to wygląda na Magusiu? Na szybko sobie zerknę. Tutaj mamy 6, 10, 10, 10, 4. Aha, czyli lochy są, z tego co widzę, takie same. Lochy są chyba identyczne, lochy są chyba 1:1, jak się nie mylę. Dobra, czyli zobaczcie, czyli mamy identyczne lochy. Tu na Magusiu mamy łącznie 60 tysięcy podstaw, 60 tysięcy i pół prawie. Więc podstawy są zdecydowanie mocniejsze. No i jeżeli chodzi o Magusia, no to mamy, no powiedzmy... No, tak jak wam mówiłem, 7 leveli więcej około 7 leveli więcej, więc po prostu tak to wygląda, jeżeli chodzi o te 3 miesiące różnicy, gdzie na Magu wystartowałem 9 lipca, a tutaj 10 października na Zabójcy. Mogę jeszcze w sumie... Aha, już wyłączyłem SF Toolsa, to nie, to może jakiś odcinek z Magusia też jeszcze nagramy, może tam jakoś fajnie procenty wzrosły. Chyba tyle z mojej strony, chyba nic tutaj nie mam więcej do dodania dla was. Mówię, jak macie jakieś pytania odnośnie tej postaci, to pytajcie w komentarzu, chętnie wam odpowiem. No ale generalnie wygląda to bardzo fajnie, bardzo fajnie ten levelik nam idzie. Mówię, już prawie 519 level. Wczoraj jeszcze level upa z kalendarza odebrałem. Dzisiaj kalendarza nie odbieram, bo go skipuję, bo nie ma żadnej książki z expem, w sensie przynajmniej dwóch książek z expem. No ale bardzo fajnie to wygląda, bardzo fajnie ta postać się rozbija, co już powtarzam któryś raz. No i powoli do przodu. Powoli do przodu te statystyki, powoli do przodu level. Jest w miarę git. Dobrze, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę możecie zostawić, no i piszcie komentarze, jak tam wam zleciały wakacje, jak się zapatrujecie na to, że już idziecie do szkoły niedługo, oczywiście większość z was, jak tam wasze postacie, jak wam się podobał odcinek, wszystkie jakieś tam swoje opinie piszcie w komentarzu, ja sobie chętnie poczytam. Dziękuję ślicznie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!